Jezus Maria. Witam. Ostatnio komuś przeszkadzało, że nagrywam na stojąco, więc dzisiaj znowu nagram na stojąco. Jak już tu jesteście, to zapraszam na Discorda, którego niedawno w końcu założyłem. Fajnie tam jest, rozgośćcie się, czujcie się jak u siebie w domu. Link macie obok cyferki, która reprezentuje moje poczucie własnej wartości. A teraz przechodzimy do pytań. Czy twoja towarzyszka pielęgnuje cnoty niewieście? Nie, ona już skończyła szkołę, więc nie musi słuchać czarnkowego gadania, nikt jej tam nie musi niczego wpajać. Swoją drogą to trochę przykre, jak wygląda system edukacji w Polsce. Wiecie, edukacja powinna przygotować młodych ludzi do tego, żeby, nie wiem, przetrwali w dorosłym życiu, znaleźli swoje miejsce na rynku pracy, tymczasem wchodzi Czarnek. Więcej papieża, cnoty niewieście, Jan Paweł II, więcej papieża młodzież wytrzyma. Także tak, to trochę smutne. Może to jest jakieś takie perpetuum mobile, że Czarnek wprowadza więcej papieża, więc młodzież bardziej memuje z papieża, więc on myśli, że oni lubią papieża, dlatego memują z papieża, więc wprowadza jeszcze więcej papieża? Nie wiem, taką mam teorię. A tam była jeszcze poważna część pytania, sorry. A tak na poważnie, jak radzisz sobie w językach obcych? Z angielskiego jestem raczej dobry. Z niemieckiego już nie, chociaż uczyłem się go od początku podstawówki do końca liceum, ale jakoś nigdy nie wciągnął mnie ten język, nie przepadałem za nim. Parę słów może tam powiem, ale bez przekonania. Chodziłeś do szkoły muzycznej lub ukończyłeś konserwatorium? Nie, jestem samoukiem, jeśli chodzi o muzykę i myślę, że to akurat dobrze w moim przypadku. Czy występowałeś kiedyś na prawdziwej scenie? Na przykład jako support, mały festiwal lub coś takiego? Zdarzyło mi się wystąpić parę razy na Dniach Żar, na Jarmarku w Żaganiu, ale to raczej w godzinach niskiego zainteresowania. A jako support, czy tam na festiwalach, to nie bardzo i wątpię, żeby coś się zmieniło tutaj akurat. Skąd wzięła się nazwa zespołu Prognoza Niepogody? Z tego co pamiętam, to chyba ja wymyśliłem, przynajmniej tak Milena mówi, że to raczej ja. Smutna, depresyjna nazwa zespołu to musiałem być ja w sumie. Nie pamiętam, czemu akurat tak nazwaliśmy nasz duet. Chcieliśmy po prostu mieć jakąś nazwę, bo wcześniej nas zapowiadali jako Milena i Paweł, więc to brzmiało trochę jak zespół Disco Polo, co do nas nie pasuje, więc myślę, że to spoko nazwa, więc zostaliśmy przy niej. Jak najbliższa rodzina zareagowała na tak olbrzymią popularność twojej piosenki z wiadomości? Moja rodzina raczej była zaznajomiona z tym, że ja jakby wrzucam muzykę do neta już przez parę lat. Myślę, że pewnie byli zaskoczeni, ja też byłem zaskoczony, ale byli raczej zadowoleni. Było, wiecie, dzwonienie po ciociach. Halo, tak, Pawła puszczają w szkle kontaktowym. Czym się różni rezystancja od impedancji? Fajnie, ja mam wakacje, a tu padają pytania ze studiów. Rezystancja występuje w obwodach prądu przemiennego i prądu stałego, a impedancja tylko w obwodach prądu przemiennego. Tak. I impedancja się tam wyraża w liczbach zespolonych, a rezystancja jest wielkością rzeczywistą. Ulubiony metalowy zespół? Wydaje mi się, że Pantera, Metallica albo Black Sabbath. Z tych trzech chyba najwięcej słuchałem Pantery, tak mi się wydaje. Pokażesz kota? Jeśli go złapię, to tak. Co studiujesz i gdzie? Studiuję elektronikę na Politechnice. Trzeci rok będę zaczynał. Ale ja jestem stary. Czy masz w planach zrobić spotkanie z widzami lub też ewentualnie jakiś koncert na żywo dla nas? Nie wiem, na koncerty mnie nigdzie nie zapraszają, żebym robił, więc pozostają streamy. A co do spotkania z widzami, to nie wiem, gdzie by można je zrobić i ile osób by przyszło. Na razie mamy Discorda, tam się możemy integrować, co nie? Od kiedy oglądasz Dominika? Dominika Bossa, znanego także jako Dominik Bass, oglądam od 2019 roku, od jesieni. Chyba po tym długim filmie godzinnym o karionerze zacząłem go tak regularnie oglądać, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy widzisz się jako mającego 100 tysięcy subskrypcji w najbliższych latach? Nie, ale dziękuję za troskę. Jakoś od paru miesięcy się licznik zatrzymał na 42 tysiącach, ale ja też nie będę narzekać na to, bo przez 7 czy 8 lat robienia YouTube'a do czasu piosenki z wiadomości nazbierałem 200 subskrypcji, więc no jest różnica. Poza tym na YouTubie chyba są ważniejsze teraz rzeczy niż suby, w sensie tam, wiecie, zasięgi, wyświetlenia.
i inne tego typu rzeczy. Ale jak chcecie, to możecie mi tam ten czerwony przycisk kliknąć na kanale, to humor wam się, nie wiem, może poprawi czy coś. Ale nie gwarantuję. Boisz się? Tak. Jestem strachliwą osobą. Boję się wszystkiego, zawsze, o każdej porze. Co sądzisz o Maneskin? Myślę, że spoko zespół. Jakoś też nie słuchałem za dużo ich piosenek, ale fajnie, że jest jakieś zainteresowanie zespołem rockowym, tym bardziej, że większość chyba piosenek mają po włosku. To jest tym ciekawsze. Na streamie nawet mnie ktoś prosił raz, żeby zagrać Maneskin. To było śmieszne, miałem 30 sekund, żeby się nauczyć paru słów po włosku. Mam chyba 9 słów w refrenie. Oczywiście i tak zaśpiewałem źle, ale czego tu się spodziewać. Fajnie też, że wygrali Eurowizję. Tam ta ich piosenka brzmieniowo przypominała Royal Blood, spoko zespół. Chociaż akurat na Eurowizji chyba mi się bardziej podobał ten gościu z Islandii. Lubisz ślimaki? To zależy. Jeśli pytasz, czy jeść, to nie próbowałem. A jeśli pytasz, czy tak ogólnie, to myślę, że te, co mają skorupki, są spoko. Czasami mają ładne skorupki. A co do tych brązowych skurwysynów bez skorupek, to nienawidzę ich. Jakie jest twoje ulubione zwierzę? W sumie nie prowadzę jakiegoś takiego rankingu ulubionych zwierząt. Myślę, że jeśli chodzi o takie dzikie zwierzęta, to wilki, szopy, wydry też są urocze. Nie przychodzą mi do głowy teraz inne gatunki zwierząt. Ile ich jest? 150? 200? Czy ile to było? Wolisz zimę czy lato? Raczej wolę zimę. Nie ma wtedy tych latających robaków, komarów, much i tak dalej. Jest śnieg. Ja zawsze jako dziecko lubiłem śnieg. No i są skoki narciarskie. Są święta, Sylwester. Latem tego nie ma. A lato lubię dlatego, że są wakacje. Jakie jest twoje ulubione danie? Myślę, że pizza, kebabem też nie pogardzę, frytkami, tortillą, same niezdrowe rzeczy ogólnie. A z takich mniej fast foodowych rzeczy to nie wiem, pierogi ruskie, makaron. Ile masz lat? Przy ostatnim Q&A zrobiłem zadanie, żebyście obliczyli, ile mam lat. Wyszło wam, że minus 3 albo 21, a jako że podałem dziedzinę, że między 14 a 27, to prawidłowa odpowiedź była, że 21. A jak daliście, że minus 3 też, to przepraszam, 0 punktów. Gdzie pracujesz poza YouTube? Obecnie nigdzie. Myślę, że w trakcie studiów dalej i po studiach się to zmieni. Czy masz dziewczynę albo miałeś? Tak, miałem i teraz też mam. Co robisz poza gadaniem, graniem, śpiewaniem do kamery? Nic pożytecznego, nie żeby w tamtych rzeczach było coś pożytecznego. Nie no, jak jest chwila, to pogram w gry, w Minecrafta na przykład. Myślałem, żeby zrobić stream z Tony'ego Hawk'a, American Wasteland. Dajcie znać, czy chcecie. Jak nie muszę się zajmować nauką, studiami, to zdarza mi się coś poczytać. Niedawno zacząłem czytać Historię bez cenzury 5. Poza tym w sumie dużo YouTube'a oglądam. Czasami coś Netflixowego się zdarzy obejrzeć, ale to nie tak często. Jakie masz gitary? Lubisz pizzę hawajską? Hawajskiej takiej z pizzerii to nigdy nie próbowałem, ale taką domową tak. Nie twierdzę, żeby mi jakoś ananas na pizzy specjalnie przeszkadzał, ale skoro pan Robert Makłowicz mówił, że to nie jest pizza, to trzeba posłuchać eksperta. A co do gitar, to mam takie. Mam taką Kirkland, gitara klasyczna. Vintage V100 elektryczna, taki jakby Les Paul. Career Stage Series, tak jakby Stratocaster, którego używam od końca 2012 roku. I gitara basowa marki The Maverick, taka typu jazz. Myślę, że jeśli miałbym się decydować na zakup kolejnej gitary, to byłaby to gitara elektroakustyczna jakaś. A jeśli chodzi o elektryki, to pewnie bym kupił sobie SG, albo Telecastera, albo Jaguara, albo Mustanga, albo Explorera, albo coś od Solar Guitars. Nie no, nie jestem człowiekiem, który ma potrzebę cały czas kupowania nowych gitar, bo po pierwsze nie byłoby gdzie tego trzymać, a po drugie nie byłoby za co jeść. Chyba że drewno by mi zaczęło smakować. Kiedy stream? Nie wiem, przez ten miesiąc trochę wyszedłem z wprawy. Nie wiem, jak będę streamował, to będę na pewno ogłaszał na Instagramie, Tymo, i na karcie społeczność, co zawsze robię. Czy interesujesz się czymś jeszcze poza muzyką? Interesują mnie jeszcze takie rzeczy około muzyczne, w sensie jak powstawały dane albumy i w ogóle
historię zespołów. Ostatnio na przykład sobie obejrzałem Air and Half of Life with Metallica, czy jak to tam się nazywało. Poza muzyką to interesuję się jeszcze YouTube'em, interesują mnie jeszcze jakieś tam historyczne rzeczy. Sobie lubię oglądnąć czasem ciekawe historie albo historie bez cenzury, sensacje XX wieku. Interesuję się od dziecka skokami narciarskimi, lubię sobie oglądać na YouTubie jakieś stare skoki, takie z lat 2000. Panie, teraz co te przeliczniki wprowadzili, to nie ma sensu. Poza tym jeszcze ze sportów interesuje mnie MotoGP, no i ostatnio było Euro. Ja się akurat piłką interesuję tylko jak jest Euro albo Mundial. Czy masz inne pomysły na swój kanał na YouTube? Ten kanał był raczej związany z muzyką przez cały czas i myślę, że tak pozostanie, ale nie wykluczam, że jak wpadnę kiedyś na jakiś inny ciekawy pomysł, to ukaże się też tutaj. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Dziękuję za wszystkie pytania. Jeśli chcecie kolejny Q&A, to dajcie znać. To myślę, że zrobię za jakiś czas kolejny odcinek. A do tego czasu zapraszam na Instagrama mojego, na Instagrama prognozy, na mojego Discorda, na kanał na YouTubie, na inne filmy, na streamy jak będą. Moje piosenki znajdziecie na Spotify'u, iTunes, Tidalu i innych tych pierdołach. Mam też konto na Twitterze, ale tam w sumie nic nie piszę, więc tego nie obserwujcie. I co? Do następnego razu, cześć. Więcej papieża, młodzież wytrzyma. A może ja założę tą koszulkę?